podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości w Elblągu. Dziękuję wszystkim, którzy brali dzisiaj udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej, w uroczystej mszy świętej, w pochodzie niepodległościowym oraz tym, którzy dzisiaj tak licznie zebrali się na Placu Jagiellończyka, najważniejszym placu w naszym mieście. Dziękuję bardzo za to, że jesteście z nami. Brawo! Marszałek Józef Piłsudski, który dzisiaj zapewne wielokrotnie będzie przywoływany, powiedział kiedyś, że naród, który nie pamięta o przeszłości, nie szanuje teraźniejszości, nie zasługuje na to, aby być narodem przyszłości. I to są bardzo ważne słowa. Dlatego my dzisiaj w Elblągu od 2 lat celebrujemy to święto niepodległościowe na nasz elbląski sposób. Częściowo w sposób patetyczny, wzniosły, ale częściowo także w sposób radosny. Żyjemy w wolnym kraju. Każdy z nas ma prawo do tego, aby na swój sposób realizować swój patriotyczny obowiązek, którym dzisiaj jest obecność na Placu Jagiellończyka i uczestnictwo w tych naszych różnego rodzaju wydarzeniach związanych z 11 listopada 1989 roku. Mi się to święto kojarzy z radością. Dlatego pozwolę sobie na zakończenie na takie lekko frywolne stwierdzenie. Proszę Państwa, podczas przemarszu ze Starego Miasta przez ulicę Gierków, Hetmańską 12 lutego, aż tutaj przed nami jechał wojskowy samochód ciężarowy, na którym było kilkanaście młodych osób oraz wodzi reje, którzy namawiali elblążan do tego, aby nas dołączyli. I mi się w tym momencie, proszę Państwa, ta nasza parada niepodległości trochę skojarzyła z paradą miłości. Niech tak będzie w Elblągu. Kochajmy się. Wszystkiego dobrego. Regiony to żołnierska luta, regiony to ofiarny stos, regiony to rycerska buta, regiony to straceni znów los. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy. Nasz los nas